gratulacji Tatrzana na pomowę za różne historii, która dzisiaj postawiła nam bardzo, która dzisiaj zagrała bardzo dobrze i grało nam się strasznie dzisiaj ciężko. Tym bardziej cenne jest to nasze zwycięstwo, zobaczone w końcówce, po licznych błędach, ale liczy się zwycięstwo. Za tydzień, dwa nikt nie będzie pamiętał o tym, jak wygraliśmy, ale że wygraliśmy. No ja chciałem przede wszystkim pogratulować Wojtkowi za to, że się nam odgryzł za porażkę swoją w Warszawie, bo wiem, że bardzo to przeżywał tam. Chyba bardziej niż ja przeżywam tą porażkę dzisiaj. No ale tak jest sport. My przegraliśmy ten mecz w trzech elementach. Zacznę od tego najmniej istotnego. Straty, za dużo strat. 15 strat na taki mecz, gdzie się waży wynik do końca, to jest zbyt dużo. Drugi element to jest skuteczność rzutów wolnych. To już jest kwestia chyba psychologii jakiejś. No i najważniejszy element, który nam zawiódł w tym meczu, czy trudno zawiódł, to był powód, to, że nie mamy w tej chwili gracza na pozycji 1, który mógłby w takich trudnych momentach, w takich trudnych sytuacjach, jakie były zwłaszcza w końcówce tego meczu, wziąć na siebie ciężar, pokierować tą grą, tak żeby ten zespół można było wypunktować i zrobić akcje ofensywne. Stąd też brały się te straty, które były w czasie całego meczu.